Bryła sztywna to układ wielu punktów materialnych, które znajdują się w bardzo niewielkiej odległości, ale te odległości nie zmieniają się w czasie. Czyli jest to też układ wielu punktów materialnych i w zasadzie jak mówimy o bryle sztywnej, to mamy na myśli ten rozciągły układ punktów materialnych. Masa jest takim układem rozciągłym. I wyobraźmy sobie, że mamy pewną bryłę sztywną. I teraz będzie nas interesowało, jak należy analizować przemieszczanie się tej bryły sztywnej. I otóż można pokazać, że dowolny ruch bryły sztywnej można traktować jako złożenie, czyli superpozycję ruchu obrotowego wokół pewnego wybranego punktu, ja go oznaczyłam jako A, oraz ruchu translacyjnego, czyli ruchu postępowego tegoż punktu. Tym punktem może być taki punkt, który ma szczególne znaczenie dla układu wielu punktów materialnych, a więc środek masy. Co mam na myśli, mówiąc o tych punktach, które tutaj wyróżniłam? To prześledźmy na tym rysunku. Więc wyobraźmy sobie, że mamy bryłę sztywną i że ta bryła sztywna jest, czy porusza się w układzie odniesienia inercjalnym, którego osie zostały tutaj zaznaczone. I ten punkt, który nas będzie interesował, względem którego będziemy analizować obrót bryły, to jest zaznaczony na żółto, oznaczyłam go jako A. I ten punkt znajduje się w odległości, która jest określona wektorem położenia zaznaczonym na niebiesko. I teraz ten punkt może poruszać się względem naszego inercjalnego wybranego układu odniesienia, i względem tego punktu następuje obrót całego tego ciała. Więc jeżeli będziemy zakładać, że ciało obraca się tak, że wektor prędkości kątowej jest skierowany do nas, to wtedy, jeśli wektor prędkości kątowej będzie skierowany do nas, u mnie na rysunku on jest jakoś tam pod kątem, to wtedy wektor prędkości będzie miał kierunek taki, jak ten wektor, który tutaj został oznaczony jako VI, ale jego wartość będzie się różniła od tego wektora VI, ponieważ wektor VI to będzie suma właśnie tego wektora prędkości, który wynika z faktu, że bryła obraca się wokół tego punktu A i oprócz tego jest jeszcze ruch tego punktu A względem wybranego układu odniesienia. Czyli układ odniesienia porusza się powiedzmy w prawo i wokół tego poruszającego się układu odniesienia porusza się ruchem obrotowym bryła sztywna. Oczywiście ze względu na symetrię bardzo wygodna jest sytuacja, kiedy właśnie tym wybranym punktem będzie środek masy, o którym mówiliśmy w wykładzie 36. Jako przykład takiego ruchu rozważmy taki ruch, kiedy jest rzut toporka i temu rzutowi w polu grawitacyjnym ziemskim towarzyszy obrót wokół środka masy. A więc widzimy, że obrót występuje, ponieważ koniec tego toporka zmienia swoje położenie względem środka masy, ale oprócz tego oczywiście środek masy porusza się tak, jak porusza się każdy punkt materialny w układzie inercjalnym odniesienia związanym z Ziemią, bo działa na ten układ siła grawitacji. Jak działa siła grawitacji, to oczywiście będziemy mieć tutaj ruch taki, jak to wynika właśnie z tej siły grawitacji, czyli taki ruch po paraboli. Jako kolejny przykład rozważmy koło, które porusza się wyjściowo ruchem postępowym. Jak porusza się ruchem postępowym, czyli w takim przypadku wszystkie punkty tego koła poruszają się z taką samą prędkością. Wektory prędkości są dla każdego punktu, którykolwiek punkt by nie był analizowany, takie same jak wektor położenia środka masy. Mówiliśmy o tym w wykładzie wcześniej, w wykładzie 38. Zanalizujmy ruch obrotowy koła, które będzie się poruszało wokół środka masy. Czyli założymy sobie, że mamy koło, które jest zawieszone na pewnej osi prostopadłej do tablicy i jest nieruchome. I teraz chcemy spowodować ruch obrotowy tego koła. Żeby spowodować jego ruch obrotowy, musimy działać siłą stycznie do obwodu koła.
I w związku z tym, że pojawi się ta siła styczna, to pojawi się przyspieszenie styczne i oczywiście o zwrocie takim samym jak ta siła i koło zacznie się obracać. Dlaczego tak się obraca, a nie inaczej? To wynika z definicji momentu siły, który jest odpowiedzialny za to, że koło się obraca. Moment siły to jest wektor położenia i iloczyn wektorowy z siłą, tą, którą przyłożyliśmy, czyli siłą styczną. Ten wektor położenia to jest od osi obrotu w górę, czyli jak R na F nałożymy, otrzymamy kierunek momentu siły, który jest za tablicę i ten kierunek powoduje, że koło się obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli chcemy policzyć, z jakim przyspieszeniem będzie się poruszać, no to korzystamy z tego, że R i F są do siebie skierowane pod kątem prostym, czyli R razy F z definicji powinien być sinus kąta między tymi wartościami wektorów, on jest równy 1, czyli R razy F styczne to jest moment bezwładności koła razy przyspieszenie kątowe. Czyli to jest sytuacja, kiedy koło jest zawieszone na pewnej osi i prowokujemy je do tego, żeby się obracało. Musimy oczywiście mieć różny od zera moment siły. Ale teraz można sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy koło, które porusza się ruchem postępowym po pewnej płaszczyźnie i w momencie, kiedy się porusza po tej płaszczyźnie, to oczywiście pojawi się siła tarcia, która będzie miała zwrot przeciwny, aniżeli to koło. Czyli powiedzmy, że zwalniamy koło, które będzie się poruszać ruchem postępowym w prawą stronę i wówczas pojawi się siła styczna, która będzie miała zwrot w drugą stronę. Oczywiście ta siła spowoduje obrót koła analogicznie jak w poprzednim przypadku, ale oprócz tego ruchu obrotowego będziemy mieć jeszcze ruch postępowy. I taka sytuacja, kiedy mamy ruch obrotowy i ruch postępowy, nazywa się toczeniem. Czyli żeby ciało się toczyło po pewnej powierzchni, potrzebna jest siła tarcia. I dla tej siły tarcia, analogicznie jak to zrobiliśmy przed chwilą dla siły stycznej, która powodowała obrót, będziemy mieć taką samą sytuację, czyli będzie obrót wokół osi przechodzącej przez środek masy. Przeanalizujmy teraz, jak wyglądają wektory prędkości dla ruchu obrotowego i dla ruchu postępowego. Wyobraźmy sobie, że oś obrotu znajduje się prostopadle do tablicy i będziemy analizować ruch obrotowy tego koła. To widzimy, że, ja powtórzę tę animację, to widzimy, że jeśli wyjściowo względem osi obrotu, która zakładamy, że jest sztywno umocowana, wektor prędkości jest zwrócony w prawo, wtedy, kiedy koło obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jest zwrócony w prawo, to ten sam punkt będzie miał wektor prędkości zwrócony w lewo i jego wartość będzie taka sama, jeżeli ten ruch obrotowy będzie się odbywał ze stałą prędkością. Czyli tutaj wektor prędkości tych punktów na obwodzie koła mają zwrot przeciwny, aniżeli na górze. Ja w przypadku ruchu postępowego oczywiście wszystkie te wektory mają taki sam zwrot i są skierowane do góry. Toczenie się ciała polega na złożeniu ruchu obrotowego i ruchu postępowego i to złożenie skutkuje właśnie w tym, że koło się i obraca i przemieszcza, czyli mówimy, że to jest właśnie ruch toczny, czyli mamy tak jak na tym rysunku, który przedstawia tę właśnie sytuację. Jak wygląda wówczas wektor prędkości dla poszczególnych elementów koła? A więc jeśli mamy tylko ruch obrotowy, to jak wiemy, dla punktów położonych na górze wektor prędkości jest skierowany w prawo, dla punktów położonych na dole w lewo. Jeśli mamy ruch postępowy, wszystkie wektory mają taką samą wartość dla każdego punktu, jak wektor prędkości środka masy. A wtedy, kiedy jest toczenie się, to te dwa wektory prędkości, zgodnie z tym, co zostało powiedziane przeze mnie poprzednio, to ten ruch bryły sztywnej, jaką jest w tym przypadku to koło, można analizować w ten sposób, że to jest suma ruchu postępowego środka masy i
tego wybranego punktu, czyli w tym przypadku środka masy, oraz ruchu obrotowego względem środka masy. Czyli mamy ruch obrotowy, mamy ruch postępowy i w wyniku złożenia otrzymujemy informację o tym, jak wygląda wektor prędkości dla takiego toczącego się koła. Czyli patrzymy, co jest na górze. Wektor prędkości w ruchu obrotowym koła jest zawsze styczny do tego koła i ma zwrot w prawo, jeśli koło się obraca zgodnie z ruchem wskazówek zegara. To samo wtedy, kiedy jest ruch postępowy, jeżeli zakładamy, że środek masy porusza się w prawo, to jest to wektor prędkości środka masy, czyli ten wektor prędkości środka masy w jednym i w drugim przypadku dodane do siebie na górze skutkują w wektorze prędkości, który jest dwa razy taki jak wektor prędkości środka masy. Teraz dalej, co się dzieje w środku masy? W środku masy mamy tylko to, co jest związane z ruchem postępowym. I dalej, z drugiej strony mamy, na dole mamy wektor prędkości związany z ruchem postępowym, który jest skierowany w prawo i wektor prędkości, który jest związany z ruchem obrotowym w lewo. Czyli wypadkowa prędkość jest równa 0. To zresztą czego się spodziewamy, że wtedy, kiedy ciało styka się z tym podłożem, to ten punkt styku jest nieruchomy na chwilę. No więc jeśli mamy toczenie się bez poślizgu, to to koło będzie, wybrany punkt na kole będzie w określonym czasie zataczał, czy wykonywał taką drogę, jaka będzie odpowiadała przemieszczeniu całego koła w ruchu postępowym. To przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Ta animacja może nie jest najlepsza, ale ilustruje, co się dzieje z tym punktem, który był wyjściowo w tym dolnym położeniu i znalazł się znowu w dolnym położeniu. Ponieważ jeśli nie ma poślizgu, to w każdej fazie ruchu jest styczność tego koła z podłożem. To znaczy, że o ile punkt, który był na obwodzie koła, wykonał pełen obrót, a pełen obrót skutkuje w odległości równej 2pi r, gdzie r jest promień tego koła. I jeśli jest cały czas styczność tego koła z podłożem, nie ma poślizgu, to znaczy, że ten odcinek, który w ruchu postępowym wykonanym przez koło, przez środek masy koła, musi być równy też 2pi r. Czyli otrzymujemy stąd równanie, że prędkość środka masy to będzie właśnie ten odcinek S dzielony przez czas potrzebny na wykonanie pełnego obrotu. Ale czas potrzebny na wykonanie pełnego obrotu przez koło to jest okres obrotu, czyli prędkość środka masy to jest omega, prędkość kątowa razy R, równanie, które dobrze jest nam znane dla punktu materialnego poruszającego się po okręgu, a więc w odniesieniu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, te wszystkie wektory prędkości, które się pojawiają tutaj, są rzeczywiście wektorami prędkości środka masy w układzie obracającego się koła. Czyli w tych rysunkach na wyrost założyliśmy, że to musi być wektor prędkości środka masy przy ruchu obrotowym, a teraz dopiero pokazaliśmy sobie, że rzeczywiście tak jest, że ten wektor prędkości środka masy to jest jednocześnie wektor prędkości w ruchu tego punktu materialnego po okręgu, jeśli koło obraca się z prędkością kątową omega i ma promień R. Jak wygląda sytuacja, kiedy ciało toczy się bez poślizgu, czyli to koło toczy się bez poślizgu i włączymy jeszcze przyspieszenie, czyli na poprzednich rysunkach nie analizowaliśmy tej sytuacji. Co się dzieje, jeśli występuje przyspieszenie? Otóż jeśli występuje przyspieszenie, koło porusza się w prawą stronę i nie ma poślizgu, to ponieważ to koło, które porusza się z pewnym przyspieszeniem, jednocześnie się obracając i poruszając ruchem postępowym, czyli podczas toczenia się, to występuje wówczas tendencja do poślizgu w lewą stronę. Ale skoro nie ma poślizgu, to oznacza, że musi się pojawić siła, która będzie temu poślizgowi przeciwdziałała i ta siła to jest siła tarcia, siła styczna. Oczywiście ona musi mieć zwrot przeciwny, aniżeli
tendencja do poślizgu w lewą stronę, czyli ta siła tarcia statycznego. No, należy pamiętać, że to nie jest maksymalna siła tarcia statycznego, która występuje wtedy, kiedy ciało jest w bezruchu i maksymalna to jest po prostu siła nacisku, więc nie należy myśleć, że to jest ta siła. Jeżeli teraz koło toczy się właśnie z pewnym przyspieszeniem po jakimś torze horyzontalnym bez poślizgu, czyli mamy do czynienia z tą sytuacją, o której mówiliśmy przed chwilą, czyli występuje ta siła tarcia, to wtedy pojawia się przyspieszenie kątowe. Jeśli jest przyspieszenie środka masy, to pojawi się przyspieszenie kątowe. Z czego ono będzie wynikać? Otóż przyspieszenie środka masy to jest pochodna prędkości środka masy po czasie. Ale przed chwilą pokazaliśmy sobie, że prędkość środka masy to jest prędkość kątowa razy r. Jeśli to jest koło, to r jest oczywiście stałą, możemy wyciągnąć przed pochodną i będziemy mieć r razy pochodna prędkości kątowej po czasie. Ale pochodna prędkości kątowej po czasie to jest przyspieszenie kątowe, czyli przyspieszenie środka masy to jest r razy epsilon, ale to r razy epsilon to jest jednocześnie przyspieszenie styczne, które występuje w ruchu po okręgu, czyli jednocześnie jest to przyspieszenie, które będzie występowało dla każdego punktu tego koła, czyli na przykład tutaj na górze będzie przyspieszenie styczne, które będzie występowało oprócz tego przyspieszenia środka masy, czyli w tym punkcie przyspieszenie wypadkowe jest równe sumie przyspieszenie środka masy plus przyspieszenia wynikającego właśnie z tego, że po obwodzie, jeżeli ciało porusza się w ten sposób, że się toczy, że jeszcze mamy oprócz tego ruch obrotowy, a jak jest ruch obrotowy, to mamy jeszcze przyspieszenie kątowe. Tylko proszę pamiętać, że to przyspieszenie styczne jest równe przyspieszeniu środka masy, czyli tak naprawdę wektor przyspieszenia tutaj jest równy 2 razy ACM. Reasumując, jeśli będzie nas interesowało przyspieszenie, jakie posiada dowolny punkt na obwodzie koła, dla wyboru, dla przykładu niech to będzie punkt, który znajduje się na szczycie koła, to przyspieszenie styczne w tym punkcie jest równe 2 razy przyspieszenie środka masy, ale należy pamiętać, że koło się obraca i w związku z tym oprócz tego przyspieszenia występuje też przyspieszenie dośrodkowe. Wypadkowe przyspieszenie będzie sumą wektorową tych dwóch przyspieszeń. I to wszystko, co w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Państwa. Dziękuję bardzo za uwagę.